Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak w programie Homestyler zaprojektować piękną i funkcjonalną łazienkę. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, nie zapomnij o subskrypcji. Na tym kanale znajdziesz mnóstwo poradników oraz inspiracji związanych z projektowaniem wnętrz. Zachęcam do obejrzenia innych naszych filmików dotyczących programu Homestyler. Linki znajdziesz w opisie tego filmu. Oto nasz projekt domu, nad którym pracowaliśmy wcześniej. Dzisiaj skupimy się na aranżacji przestrzennej łazienki o powierzchni lekko ponad 7 m². Projektowanie łazienki to jedno z największych wyzwań w aranżacji wnętrz. To niewielka przestrzeń, w której trzeba połączyć funkcjonalność z estetką. Kluczową rolę odgrywa dobór płytek. Aby uniknąć monotonii, warto zestawić kilka wzorów i tekstur, tworząc spójną, ale interesującą kompozycję. Zaczynamy od zabudowy stelaża WC. Po lewej stronie wybieramy zakładkę Dostosuj i przechodzimy do modelowania wnętrz. Następnie z naszej listy wybieramy linię i rysujemy obrys naszej zabudowy. W naszym przypadku będzie ona miała wysokość 110 cm i szerokość 120 cm. Wpisujemy te wartości i zatwierdzamy. Szerokość 120 cm wynika z planowanego użycia ryflowanych płytek ze sklepu Leroy Merlin o wymiarach 30x60 cm. Dzięki temu zmieszczą się idealnie bez docinek. Gdy już narysujemy obrys naszej zabudowy, to wybieramy z naszej listy opcję Extrude. Klikamy na narysowaną ściankę, ruszamy myszką w dół i wpisujemy wartość w naszym przypadku 25 cm. Ok, gdy już mamy naszą zabudowę stelaża, to przechodzimy do zabudowy wanny. Robimy to w podobny sposób co wcześniej. W naszym przypadku wymiary to 75 cm szerokości, 55 cm wysokości, a długość to 170 cm. Gdy już mamy nasz prostopadłościan, wybieramy narzędzie Select i usuwamy niepotrzebne nam płaszczyzny. W naszej łazience chcemy dodać subtelne oświetlenie LED pod wanną. To świetne rozwiązanie na nocne wizyty w łazience, które zapewni delikatne, ciepłe światło, nie rażące w oczy. Dlatego robimy wnękę pod wanną o wysokości 10 cm i cofnięte o 5 cm. Przy okazji, jak jesteśmy w zakładce modelowania wnętrz, zrobimy od razu co koły. Teraz przechodzimy do wyboru płytek. Klikamy na ścianę i przechodzimy do ustawień. Wybieramy układ płytek oraz interesujący nas wzór. W naszym przypadku zastosujemy ryflowane płytki 30x60, które pobraliśmy z internetu. Dostosowujemy ich wielkość oraz układ. Możliwości personalizacji są ogromne, od zmiany koloru fugi, po dokładne rozmieszczenie płytek, np. określenie, z której strony ma być docinka. Jeżeli chcielibyście osobny poradnik na temat układania płytek w naszym programie, dajcie znać w komentarzach. Przechodzimy teraz do ściany z umywalką. Ściana ta będzie podzielona. Prawa część będzie wyłożona w płytkach, a lewa będzie pomalowana. Klikamy na ścianę i wybieramy dostosuj ściany. Będą tutaj te same płytki co na zabudowie stelaża WC. Aby uzyskać idealne dopasowanie, wpisujemy wartość 180 cm, co pozwala na ułożenie trzech pełnych rzędów płytek bez docinek.
Na podłodze zastosujemy wielkoformatowe płytki 60x120, które również pobraliśmy z internetu. W programie Homestyler możemy precyzyjnie kontrolować układ płytek, przenosząc docinki na wybraną stronę pomieszczenia. Aby to zrobić, klikamy punkt początkowy, kursor myszy ustawiamy na fugę i wpisujemy wartość 0. Dzięki temu pełna płytka zacznie się od określonego miejsca, a docinka wyląduje po przeciwnej stronie. Następny etap polega na przeniesieniu tej samej płytki na zabudowę wanny. Wciskamy przycisk B, czyli skopiowanie materiału, następnie klikamy na powierzchnię, z której chcemy pobrać materiał i przenosimy to na naszą zabudowę oraz cokoły. Oczywiście możemy dostosować to tak, żeby nam się idealnie zgrywały fugi, ale niestety to trochę czasu zajmuje. Następnie wybieram z katalogu beżowe płytki i również zmieniam wielkość na wielkoformatowe i dodaję je na dwie pozostałe ściany. Teraz umieszczamy WC na przygotowanej wcześniej zabudowie. Następnie wybieramy wannę i dostosowujemy jej położenie. Kolejną rzeczą, jaka zawita w naszej łazience, będzie to szafka umywalkowa wisząca oraz słupek obok. Wyszukujemy je w katalogu i dopasowujemy do wnętrza, zmieniając kolor i rozmiar zgodnie z naszą koncepcją. Aby dodać wnętrzu charakteru, umieszczamy lustro oraz niezbędne akcesoria, takie jak wieszak na papier, szczotka WC czy dywanik. Pamiętajcie, że możecie sobie zmieniać kolor dosłownie każdej powierzchni. Tutaj szukam koloru chromowanego i dodaję go na krany, parawan, odpływ w wannie czy przycisk WC. Na ścianie zawiesimy również obraz oraz półkę z rośliną, na przykład zwisającym bluszczem, co doda wnętrzu przytulności.
Zmieniam również kolor ściany na beżowy. Jeszcze jedna ważna rzecz, czyli LEDy pod wanną. Tak, oczywiście, też jest taka opcja w naszym cudownym programie. Aby to zrobić, przechodzimy do zakładki modelowanie wnętrz. Wybieramy Light Band i dodajemy płaski pasek LED pod wanną. W taki oto sposób. I oto efekt końcowy. Tak prezentuje się nasza łazienka po pełnej aranżacji. Oczywiście to jeszcze nie jest ostateczna wersja naszej łazienki. Projekt z pewnością będzie się rozwijał, a kto wie, może ostatecznie skorzystamy z pomocy profesjonalnego projektanta. Dajcie znać w komentarzach, co byście dodali lub zmienili. Jestem ciekawy Waszych opinii. Jeśli macie pytania dotyczące programu lub chcielibyście zobaczyć kolejne poradniki, koniecznie dajcie mi znać. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. To ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.